Siema, siema, jestem Rajo Dziwny, to jest kolejny z naszej serii Podwórko Konisty, ze mną mój rudowłosy kolega Krzysztof, siemka. Witam, dzień dobry. Ze mną oczywiście również są czaty na Twitchu, więc witam serdecznie wszystkich widzów na czacie. Witam... Witam też was na YouTubku, oczywiście dajcie serdecznie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, będzie mi bardzo miło. A my lecimy z kolejnym odcineczkiem. Przypomnę, że Krzysiek ma swój kanał na YouTubku i Twitchu, link macie w opisie, wpadajcie, nie? Dobra. Akcja dzisiaj fajna, bo mamy listopad. Jest listopadzik i co ty widzisz? Dzisiaj się trochę pozmienia naszym gospo. Na przykład stan konta się zmieni bardzo dobrze, bardzo mocno, mam nadzieję przynajmniej. Bo dzisiaj sprzedaż rzepaku oraz jajek. Ponadto również sobie mieszamy temerek dla krówek, także plan jest taki. Ja dzisiaj ładuję tutaj temerek. Krzysiek sobie to tam spokojnie już pomiesza. Potem ja jadę sprzedawać rzepak, a Krzysiek jeszcze pojedzie na targ sprzedać jajka. Także tak to będzie wyglądać. No co, ja bardzo siadam do MC-ta. Bez jakiegoś ociągania się tutaj za bardzo. Okej. Okay. Czekaj, tak trzeba. I ja tu jeszcze sobie tylko coś dorzucę. Co tam jest gdzieś wrzucone do tego temeru? Widziałeś tam może, co tam wrzucałem ostatnio, czy nie? Tu masz chyba kiszonkę tylko wrzuconą, 3000. Kiszonka jest, tak? No. A, to okej, dobra, jakieś kiszonka to jest fajnie. Bo właśnie myślę, nie wiedziałem, co tam wrzuciłem, ale kiszonka to spoko. Dobra, to jeszcze podjadę tutaj. Cofnę. Muszę sobie stąd wziąć belkę. Ogólnie powiem tak. Plus jest taki, że to jest pod dachem, ale minus taki, jak tu jest strasznie niewygodnie z tym wszystkim, nie? Więc troszkę zabawy z tym jest, a wezmę sobie tam sandę teraz może z góry tam, nie? Jest niewygodnie ogólnie, ale jakoś tam to leci. A, co jeszcze? Słuchajcie, przykryliśmy silos z kiszonką, także za chwilę wam go pokażemy. Ziemniaki dopiero lecą na grudzień, także to jeszcze się nie martwcie o te ziemniaczki, one sobie na spokojnie tutaj stoją i czekają na swój odpowiedni moment. Ale będą pobierane, także nie martwcie się. Będziemy też się wywozić tutaj, pewnie na jakieś zestawy dwa. Także, no będzie się działo, nie? Będzie się działo. Dobra. Odpowiedź mieszalnik już, nie? Tak. Okej, dobra, już tutaj daję belekę. Haha, no widzę właśnie. Słyszę w osiunce, że nie ma odpalonych. Teraz to kręci ta. Kręci się, kręci się. Teraz się kręci. Zaraz ci somy tam rzucę na te belki. I ten, ja się teraz zaspinam do przyczepki i ruszamy z rzepakiem. W miarę fajna cena jest na PGR-ze, więc pojedziemy sobie tam. A słuchajcie, jak będę tutaj trochę grał, to w miarę realnie. Bo najlepsza cena jest na pociągu. Ale ustalmy sobie jedną rzecz. Na pociągu co najmniej 50 tysięcy trzeba wywozić, żeby litrów, żeby sprzedać, co nie? Bo mega nierealne jest to, że ja wożę na pociąg, na przykład, podjechałbyś tutaj. Mega nierealne jest to, że ja pojadę na pociąg tylko z jakiegoś, nie wiem, kilkoma tonami, nie? Dlatego patrzcie, cena tutaj na PGR-ze, znaczy na PGR-ze jest 2293, więc prawie 2300, a tu jest no o to jednak 8 dyszek trochę większa, nie? No tam 89 zł jest większa, ale no trzeba zamawiać pociąg i to jest trochę nieopłacalne według mnie ten biznes, dlatego też pojedziemy na PGR po prostu, na zwykły skup, a jak będziemy mieli trochę więcej pieniędzy, znaczy więcej tych właśnie tej ilości, to będziemy teraz nam sprzedawać, nie? Na pociągu. Bo ostatnio było dużo, więc tam sprzedawałem, a teraz nie będę tego sprzedawał, nie? Na streamach też realnie? Na streamach też realnie, oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Dobra. To co? Do kurwy wiesz, tak wjechać, co nie? Bo tam chyba jeden namieszałem wcześniej. Mam 78% jakby co. Czyli nie będziesz dorzucał jeszcze? Nie dorzucam już. O, dawaj, okay, tyle co jest. No, no, no. Bo tam, żeby też się proporcje nie zrobiły złe, nie? No, okej. Okay. Jak widzicie, jeszcze nie przyjadą wszystkich sobie tych, nie przyjadą sobie jeszcze od Krzyśka wszystkich przystawek. Na razie sobie tylko tamto do trawy, ale spokojnie, do trawy, tamto się do kukurydzy trzeba przywieźć od niego na gospo, także fajnie. No, więc jak widzicie, Krzyśka kolejny dzień u nas na gospo. Kłopoty więc nawet nie odpuszczają jego. I jeszcze u mnie pracuje, że tak powiem. 6700. Czy 6700? To potem będzie 17, nie, 13... 400. Ile to zostało? O, idealnie stary, idealnie we przyczepę będę miał. Kurde, no jak się stąd? Idealnie wtedy. No, perfekto. Dobra, ruszamy sobie. A, z takiej jeszcze rzeczy... to odpalaj dadulek, tylko coś takiego wiesz. Bez muzyki, będę musiał wycinać to potem, a szkoda, nie? Słuchajcie, propos jeszcze tego. Co się zmieniło na kolonii? Wywiozłem sobie tutaj z siusiem obornik na tutaj, na to poletko. Na orkę i na łąki. Dlaczego tak? Słuchajcie, no według mnie jeżeli dajemy na zimę obornik, to on się spokojnie przez tą całą zimę rozłoży i na wiosnę będziemy mieli fajną fajne poletko gotowe właśnie pod uprawę i tam się wiecie, talerzyk kogoś wiedzie albo czymś tam na ten obornik, powiedzmy po tej zimie, na tę wiosnę
I to powinno być ogólnie spoko, nie? Także tak gdzieś tutaj będę planował robić z tym. A właśnie, świeży, dokładnie, dobrze. Bo ja to nagrałem niestety bliska 8. Niestety dla was, bo jest to odcinek na 9 marca. Więc wszystkim kobitkom zaległe oczywiście ode mnie. O, wymuszę, przepraszam. Sorry. Wszystkim kobitkom oczywiście wszystkiego najlepszego z Dnia Kobiet oczywiście, no i tam Ja również się dołączam do życzeń. Tak jest, niechaj się wam wiedzie, nie? No. Ciekawe, czy jakaś kobitka ogląda. Właśnie, jeżeli jakaś kobitka to ogląda, to napisz: oglądam. Nie wiem, no. Napisz coś tam, albo cokolwiek napisz, żebym wiedział, czy w ogóle jakiś tam procent kobietek jest. Bo ogólnie na kanale, z tego co wiem, jest 3% kobiet subskrybują mój kanał. Także porządna liczba, nie? Ten wiedziemy sobie. Porządna liczba, nie? 3%. Ale na Twitchu jest lepiej, bo już jest 15, nie? Także całkiem, nie? Dobra, jedziemy na PGR tutaj. Zajeżdżamy sobie z tym rzepaczkiem. No i dobra. Ja tu sobie będę wysypywał już. Na tył to sypię, nie? To może sobie na jakiś bok walnę. Będzie mi lepiej na lewą. No, niech sobie na lewą, okej. Jak tam, Krzychu, załadujesz już sobie jajka, to nie przydawaj, jeśli dobra? Tam jeszcze chcę zrobić naturaczkę, okej? Spoko, ja już wyjeżdżam wtedy. Tam załadowane mam szczepkę. A, okej. Dzięki, Oliwianka, za followka. Ja to sprzedaję. Ty co? 16,5 tysiąca? O kurde. Panie, spłacamy kredyt. Dzięki za czynienia. A, nie ma problemu, oczywiście. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, nie? Dobra. Jadymy. Jadymy na gospo. Z powrotem. Okej, i gaz. Więc, a ty stoisz tam na... Gdzie stoisz? W którym miejscu? Na gospie? Ja z gospę właśnie wyjeżdżam. Ale, no, mówisz, żebyś... W bramie stoję właśnie, na gospie. Gdzie chciałbyś się ustawić pod miniaturkę wtedy? No właśnie, kminie, kurde. Czy na targu może? Na targu może nie, ale może w drodze, o, może w drodze będzie spoko, nie? Więc gdzieś tam stań sobie, stój na tym i zaraz tam ogarniemy sobie jak, nie? Bo ja sobie też pojadę teraz od strony tego, nie będę wjeżdżał od strony asfaltu, tylko pojadę od polnej, nie? Z tyłu tam, okay. Żeby tam już nie kręcić i tak dalej, nie? Tak mówisz, Arkis, dzięki. Dorscy piszemy, oglądamy, żeby Riot miał... Tak, ja wiem o co ci chodzi, no. Ja właśnie tak myślałem, że pewnie będziesz trollować i będą pisać chłopaki, że oglądamy, to wiesz, no. Dobra, mniejsza o to. Dobra, więc lecimy na to jeszcze gospo. Dzisiaj taki odcinek sprzedażowy, ogólnie miałem go nie robić, ale z jednej strony chcę wam pokazywać rzeczy, które w jakiś sposób na save'a tego wpływają, no i jakby nie było... No, sprzedaże są taką rzeczą, nie? Jednak tutaj one dają nam fundusze, dzięki którym potem możemy jakoś zarządzać. No i fajnie, żebyście po prostu też widzieli, że coś z tego, z tych pieniędzy robię, skąd się te pieniądze wziąłem na koncie i tak dalej. O, proszę bardzo, elegancki silos przykryty. Naprawdę fest dużo, chyba ogólnie maksimum żeśmy wykorzystali miejsca w silosie, nie? Także na styk, nawet tam trochę zostało nieprzykryte, nie? Więc może powiedzieć, że idealnie. Okej, ja tu już sypię rzepaczek, akurat będzie prawie cała przyczepka, nie? Perfekto się wyliczyło. Dobra. Muszę, znaczy teraz nie bardzo, ale może bym zrobić ten silos troszkę w inny sposób. Dobra, to co? To wyjeżdżaj. My się ludzka zaraz widzimy, jak zrobimy miniatureczkę, nie? Także do zobaczenia za chwilę. Witam was ludzka ponownie. Oczywiście foto zrobione. Zobaczymy, jak tam też pójdzie Krzyśkowie z jajkami. Nie wiem, jak myślicie tam, jak będzie i co zrobimy. Bo tam są w sumie dwie paletki, nie niecałe. Właśnie wjeżdżam, jeśli za chwilę będą sprzedawać, okay. Już się sprzedają. Spoko. Tam stoisz na środku, nie? Nie wjechałeś z tego gościa od fabryki. Na środku stoję, nie? A, no to spoko. Ej, fajna kaska leci. Będzie 30 koła? Prawie. Ty, no i spoko, 12 tysięcy za jajka, za dwie palety. Bardzo fajne, bardzo fajne. Ile cię minęło? Niedużo ogólnie, wiesz? O, zmienię sobie trochę muzykę. O, spoko. Niedużo cię minęło w sumie, bo tak naprawdę streamka mamy dopiero od jakiejś godziny 45, a dopiero nagrałem pierwszy odcinek, także fajnie, nie? Mówię też dlatego pierwszy, bo na streamku tym chcę trochę nagrać odcinków na zapas, bo jak wiecie, pewnie na karcie społeczności widzieliście, projekt nowej mapy ruszył, jakby nie było. Fajnie, mam nadzieję, że wam też się ona, ta mapa spodoba. Jest to mapa z reala, także tak jest. Drugi raz wziąłem się za mapę z reala i zobaczymy, czy... Tym razem psycha mi nie siądzie. Ale oby nie, myślę, że to akurat będzie spoko, bo już tam dzisiaj jakieś doświadczenie jest i trochę się do tej mapy inaczej podchodzi. Mam nadzieję, że to się rzeczywiście uda.
Także zobaczycie niedługo, nie? Co i jak na tej mapie będzie tam trybić, nie? Pozdrawiać na kanale mnie proszę. Rolnik Kaster, pozdrawiam serdecznie oczywiście. Fajnie, że ty ze mną na streamku, więc mogę cię pozdrawić, nie? Tak samo jak pozdrawiam wszystkich tych, którzy tutaj są, nie? Spoko, całodnik za nowego TikToka. To nie raczej 4X, więc przychanie siądzie. A skąd wiesz, że to nie jest 4X? Zobaczysz, nie? Nie wiadomo co to jest. Na razie tylko tyle, że jest z reala, nie? Okej. Okay. No i sypiemy sobie, fajnie. Ja od razu jak mówię, sprzedajemy, znaczy sprzedajemy sobie rzepak i ja od razu spłacam kredyt tutaj bez dwóch zdań. A gdzie jest premia środowiskowa? Coś mi tu... Oho! No dobra, nic, nieważne. Słuchajcie, kredyt spłacamy. 15 koła. 30,5 tysiąca na czysto. Mega dobry wynik, zważywszy na to, że chcę kupić nowy kawałek ziemi, który już mam upatrzony i będę nawet, powiem wam szczerze, już go niedługo łączył z nowym naszym starym poletkiem. A w sumie to nawet nie do końca starym, bo jeszcze ten polet trzeba kupić, bo będę łączył je z dzierżawą. Z polem, to będzie pole 28, nie? 28 kupuję i łączę z 29, więc będziemy mieli fajny hektar w kawałku. Także super. Drzewo powycinam sobie już zawczasu, żeby potem tylko z kombajnem przejeżdżać, także już niedługo oczywiście takie akcje, ale tarcie na wiosnę, więc o to się nie martwcie. I będzie git. Czy na to pole już nie jesteś przypadkiem? Na pole jeszcze, na 28 tak, stać, ale chcę jeszcze, bo ja chyba wziąłem dzierżawę gdzieś na wiosnę, nie? I za chwilę będzie miałeś chyba 2 lata, jak to pole już mam. Więc na jakby powiedzmy to, na to dwulecie tego pola bym właśnie chciał sobie wziąć to pole po prostu kupić, nie? Żeby to tam też jakoś trybiło. Dobra, wiesz co, właśnie wracam na gospo. Spoko, spoko. W sumie teraz nie wiem co możemy robić, bo wiesz, ogólnie krótki odcinek, mamy dopiero jakieś 13 minut tego odcinka było, nie? Więc naprawdę niewiele. Co tam byłoby jeszcze do roboty? Jakby tak ten. Bo mamy w sumie dzisiaj tylko na tyle zaplanowane. I w sumie niewiele, nie? A to nic, nie wiem, może jakiś tam krótki odcinek wyjść, też nic co mi nie stanie. Tym bardziej, że jak mówię, jest taki odcinek dość ważny, bo spłaciliśmy cały kredyt już i jest spoko. Chyba wiecie co? To może zrobimy tak, że ja też pójdę sobie te pole ogólnie kupić? Co nie? I no to zobaczy... masz, ty byś mógł jeszcze tu słomy dać do żywek, jakby co. O! To wiesz co, to ja ci zostawię ten ciągnik, ok? Mhm. I ty tam sobie te już belki tam, mam nadzieję, ogarniesz. Dobra, to jest sobie ten zestaw, tam jest wczepka, tam odstaw sobie, może wystawić nawet co dole, wiesz, w środku. Tam wiesz, na przejazdowej zostaw, nie? A ja lecę właśnie, pokażę nowe pole i teraz kupimy sobie, nie? Bo chyba na to będzie w stanie stać, nie? Także, piesio leci! O, leci w końcu, bo go nakarmiłem, nie? Ta? Leci, z pól wraca, no. Wyniuchał karmę, poleciał. To debil. spoko Sebol, tylko to po odcinku, wiesz, bo teraz nagrałem odcinek, więc fajnie było sobie tutaj, wiecie, jednak ogólnie tak, fajnie, że jesteście na tym stream, na odcinkach, ale jednak jak nagrałem odcinek, to chcę skupić na odcinkach, a nie, ani tam nie pytacie o to, o tamto i tak dalej, sprawy takie bardziej streamowe, nie, więc jak coś, to skupmy się na odcinku i tyle, nie. Dobra, tu ogólnie, widzicie, sobie tam trochę to urosło, nie, więc minus fazę przegapiliśmy, ale jeszcze jakby też nie chciałem tego kosić, więc wiecie, tak to zostawiłem, nie? No i patrzcie, tu ogólnie mamy pH w porządku, azocik jest w porządku, to się nawet trochę sypnie. Tutaj mamy niezbadaną glebę, ale też rośnie pszenica. I to jest w takim fajnym miejscu, gdzie te drzewka byśmy sobie mogli ogólnie wyciąć i by coś z tego nawet można było tutaj fajnego ogarnąć, nie? Dlatego ja dzisiaj już nawet teraz z wami to zrobię. Zakupię sobie to pole, już na własną odpowiedzialność. 35 arów, tu mamy 75, więc to będzie hektar 10 w kawałku, nie? No mega fajna rzecz. Niestety pole jest bardzo niski, ale jak wiecie, 27 koła, nie? Nie zawsze udaje się w życiu gdzieś tam prawdziwym kupić jakiś fajny kawałek z najlepszego prostu gleby i tak też wyszło. Przepraszam bardzo. Tym razem, no i co, te drzewa będę sobie ogólnie niedługo kasował, tak samo te krzaki wszystkie wycinał. I to będziemy mieli jedno wspólne już pole, nie? Także co, no fajnie, nie? Fajnie to wszystko będzie wyglądać, takie dobre poletko. Jakbym chciał gdzieś potem coś powiększać, to zawsze mam fajny kawałeczek też obok, także pomyślimy na ten na pewno, nie? W sumie jakby te kawałki bardziej pójść może? Nie, no gdzieś na naszego gospodarstwo się powiększa. Ekspansja teraz leci i się rozwijamy, więc nowe kawałki kupujemy bez kredytu już. A przypomnę jeszcze, że cały czas robię tego młodego rolnika, który... no ma zadanie po prostu wyszkolić mnie tego młodego rolnika i gdzieś tam już w lipcu odebrać dofinansowanie 150 tysięcy na nowe maszyny i będzie naprawdę konkret zestawik, że tak powiem, już mam upatrzone, więc czekajcie, wyczekujcie, bo naprawdę, naprawdę będzie
warto. Dobra. Wracam na gospo chyba, zobaczymy jak tam przychód sobie się radzi. A! Zajrzymy się do miodu przy okazji, zresztą jak biegamy, to się zajrzymy do miodu. Okej, okay. Tu 300 litrów tu jest, a tu mam po ile? Po 400 litrów, tak? Po 400 litrów, 400, 400, więc fajnie. Miód będzie dopiero na potem sprzedawany, więc jeszcze tego mamy czas, żeby sprzedać, bo miód dopiero będzie, miód dopiero sprzedajemy kiedy? To akurat dbam o to, żeby sprzedawać tak w miarę w dobrych cenach. Miód dopiero w lutym. O, no to spoko. I miód będzie po 3300 nawet, nie? Teraz jest pod, no powiedzmy po 3000 prawie, nie? Więc jeszcze trochę na to się da zarobić. Więc będą nowe kawałki, będą nowe ziemie, nowe maszyny też jakieś się może przydadzą. Dobra, więc idę sobie tędy. Tutaj. O, przeskoczę przez pastucha, może prądem nie pierdy... O, uważaj, krosulo. A ty co tam robisz? Nic, nic. Kurczaki głaszczesz? Jak idzie w tej szkole? W szkole rolniczej idzie nie bardzo dobrze. Same piątki, panowie mnie chwalą, wiedzą, że się znam na tym marcie. No dobra. Żartowałem, idzie mi strasznie. Mam same dwójek lecę. Dzięki za to, dzięki. Dobra, i tym akcentem zakończymy sobie odcinek. Wybaczcie taki krótki, ale mówię, nie ma co robić. W kolejnym się spotkamy na następnych sprzedażach, więc... Dzięki szybko za pomoc. Nie ma za co. I co? Na razie, trzymajcie się, no i cześć. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa. Pa, pa.